W Obrzychu pojawił się kolejny gwarek. Tym razem figurka została postawiona przy Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych Jerzego Mazura. Gwarek Jerzy, kierowca wyścigowy, to postać inspirowana Jerzym Mazurem, kierowcą rajdowym i uczestnikiem rajdu Paryż-Dakar. Jest to kolejny gwarek na naszej mapie Wałbrzycha, a ta mapa powstaje w oparciu o obiekty związane z wałbrzyskim górnictwem, z jego 500-letnią tradycją. I dlaczego ten gwarek w tym miejscu? Oczywiście to, co łączy to miejsce z wałbrzyskim górnictwem, to jest szyb Teresa. Jest to szyb, w którym zlokalizowane jest Muzeum Górnictwa i Motoryzacji. No i już w tym momencie mamy odpowiedź, bo w tym miejscu pan Jerzy Mazur zorganizował prywatne Muzeum Górnictwa, które też pokazuje tradycję wałbrzyskiego górnictwa. Dlaczego gwarkowi towarzyszy Fiat 126P? Jak twierdzi sam zainteresowany, jego największym sukcesem jest wygrana w latach 70. w wyścigu w klasie markowej Fiat 126P. Zwycięstwo osiągnął jadąc z 36. pozycji startowej. Gwarek, górnik Jerzy, to jest taka moja nagroda za to, co robię. A wiemy, że nie jestem związany z górnictwem, ale tyle rzeczy, powiedzmy, no tutaj robię, żeby jakby nie zapomnieć o tych 500 latach tej historii i trudu tych ludzi, którzy w tym mieście działali. Niebawem w Wałbrzychu pojawią się kolejne figurki. Wszystko za sprawą mapy Wałbrzycha szlakiem gwarków. To projekt promocyjny miasta kierowany do rodzin z dziećmi. Gwarki zostaną umieszczone przy największych atrakcjach turystycznych naszego miasta.